First of all, thank you for coming. You have picked a handball, and for those of us who know you, it's obvious why, but could you tell to the camera why you are playing handball? To była przygoda życia dla młodego chłopaka, który od dziecka kochał sport i z tej przygody, z tego hobby stało się to moim zawodem. And in the Eurobarometer, Poland has 52% of people not being physically active. What do you think can be done to that? Możliwe, że aktualnie jesteśmy już na lepszej drodze. Ta aktywność fizyczna jest coraz lepsza poprzez różne akcje biegania, marszu, fitnessu. Chyba chodzi bardziej o świadomość, o rozbudzenie świadomości wśród ludzi. W przedziale najmłodszych, najstarszych, ten przedział środkowy ma naprawdę już dużą świadomość i myślę, że to jest rosnące, chociaż dane, które podałeś, rzeczywiście są alarmujące. Świadomość chyba tego, że robię coś dla siebie, dla swojego zdrowia i dla społeczeństwa. Do you think the Polish government is doing enough to promote physical activity? Nigdy nie jest za dużo. Zresztą nie tylko polski rząd czy rządy w Europie. Zawsze potrzeba jest aktywności fizycznej. Zwróćmy uwagę, że poprzez aktywność fizyczną wielu ludzi postrzega to jako słowo sport, ale mamy pośredni wpływ na Ministerstwo Zdrowia, na wszelkie inne obszary. Budujemy lepszą kreatywność, a w dzisiejszym życiu, kiedy wielu młodych ludzi szczególnie ma możliwości dotarcia do internetu, do elektroniki, powoduje to odciągnięcie nas od aktywnego trybu życia. Każda aktywność jest dobra, bo ma wpływ na różne inne obszary, więc nigdy nie jest za dużo takich działań. And what role do you think the European Union can play in physical activity grassroots sports? Osobiście mam duży w tym interes i sądzę, że akurat też pobyt mój tutaj jest bardzo istotny dla mnie, nie tylko w tym przypadku, aby przekazać tą formę możliwości wpływu na kulturę, na edukację poprzez między innymi sport, bo sport to nie tylko rywalizacja, to nie tylko wielkie gwiazdy sportowe, ale sport to też to dzieci, ludzie w średnim wieku i ludzie starsi, którzy mogą czynnie, aktywnie działać w swoim życiu i być ciągle potrzebni.